Cześć dziewczyny, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, w którym pokażę Wam, jak wykonuję mój makijaż dzienny, ile czasu mi on zajmuje, jakie wykonuję wszystkie poszczególne kroki po kolei. Więc jeżeli jesteście ciekawe tego, ile naprawdę zajmuje makijaż wykonany przed kamerą na YouTubie i który nie jest w żaden sposób przyspieszony, nie jest w żaden sposób wycinany, obkrajany materiał, to koniecznie zostańcie ze mną dalej i zobaczycie, jak właśnie wykonałam na sobie ten zwykły makijaż dzienny i też dowiecie się, z jakimi produktami właśnie tutaj się bawiłam. Więc zostańcie ze mną dalej. Słuchajcie, nałożyłam już sobie chwilę wcześniej, zanim włączyłam kamerę, krem, żeby tutaj też nie tracić bez sensu czasu na to, aż on się wchłonie. I nałożyłam sobie krem, który ostatnio używam, który był w Big Glossy. Jest to krem Slow Age z Vichy. Powiem Wam, że pomimo tego, że to jest tylko próbka, to powiem szczerze, no dość długo już go używam i on jakby się nie chce wykończyć, co oczywiście nie narzekam, no ale sam fakt tego, on ma tą taką pipetkę, ja Wam pokazywałam to właśnie w Big Glossy, że on ma taką szpatułkę do nakładania. No i ja sobie zawsze właśnie tą szpatułką albo nakładam najpierw na dłoń, później daję na twarz, albo od razu sobie daję tą szpatułką właśnie na buzię i później sobie rozsmarowuję ten krem. Dzisiaj sobie nałożę też jedną rzecz, której, słuchajcie, nie nakładałam dotychczas ostatnio, chociaż ją miałam. I też test tej rzeczy pojawi się na kanale. I jest to baza z Maybelline New Baby Skin Instant Pore E-Reader. I powiem Wam szczerze, że ja jakoś, no nie wiem, tak mi się wydaje, że za pierwszym razem, kiedy ja ją użyłam, to tak mi się kojarzy, że ona za bardzo mi nie przypadła do gustu. Nie pamiętam już dlaczego, więc dlatego bardzo chętnie sobie to sprawdzę, jak to się wszystko miało. Nie wiem, w jakich ilościach ją nałożyć, ale nałożę sobie ją tam, gdzie właśnie te pory zazwyczaj są takie powiększone, bo ona ma je niby wypełnić i sprawić, że będą mniej widoczne. Też nie chcę chyba jej nakładać na całą twarz, bo wydaje mi się, że po pierwsze nie ma takiej konieczności, a po drugie, moi drodzy, ja się trochę jej boję, bo wiecie, jak się czegoś dawno nie używało, no to taka lipa później może trochę się okazać. I na czoło też, bo też mam dużo porów w ogóle na czole. Powiem Wam, że ostatnio usłyszałam komplement życia od mojej siostry, jednej z moich sióstr, bo stwierdziła, że oglądała jakiś tam test jakiegoś podkładu na moim kanale i stwierdziła, że chociaż jest ode mnie młodsza o 6 lat, że jej cera bez makijażu znacznie gorzej wygląda. No, było to bardzo miłe. Słuchajcie. Oczywiście znowu mi się złamał fuckers, bo oczywiście wczoraj sprzątałam coś i dziś musiałam się zahaczyć. I to jest kolejny raz, kiedy ten paznokieć jakoś mi się po prostu łamie, nawet nie wiem kiedy. No więc ja już dzisiaj stwierdziłam, że po prostu mam tego dosyć. Więc stwierdziłam, że już mam tego po prostu serdecznie dosyć, że on się łamie i stwierdziłam, że na razie nie chcę mi się go robić, bo wiecie, coś znowu będę robiła, zahaczam, muszę na to można mieć czas. Dobra, i teraz ja robię tak, że sobie najpierw kamuflażem przykrywam te wszystkie moje diody. W ogóle też swoją drogą ciekawe jest to, czy mi w ogóle starczy baterii na to, żeby do Was tak gadać i nagrać cały ten makijaż, pomimo tego, że on mi oczywiście daje mi więcej czasu niż normalnie, jakbym do Was nic nie mówiła. To tak zawsze jest, jak się gada, to wszystko daje mi więcej czasu. No i później go tak sobie wklepuję palcem. Ja ostatnio mam trochę niedoskonałości, nawet takich, bym powiedziała, dość sporych, a nie takich minimalnych. No ale ja też jak robię makijaż dzienny, to powiem Wam szczerze, że aż tak bardzo się nie przejmuję tym, ze względu na to, że no to jest makijaż dzienny, to nie jest makijaż na galę, no i nie trzeba wyglądać nie wiadomo jak bez skazy, więc po prostu no też nie przesadzajmy, nie? Dobra, no i na razie mam nałożone to, więc teraz sobie przejdę do nałożenia moich... aha, i tamten kamuflaż to był z firmy Pixi Reviving Under Eye Concealer i będzie też test tego produktu, bo ostatnio właśnie postanowiłam, żeby nagrywała takie króciutkie, malutkie testy dla Was. No i teraz nałożę sobie znowu mieszankę moich dwóch najbardziej zaufanych podkładów, czyli Astor Skin Match Protect i Eveline Full, Ideal Full Cover HD. Oczywiście mój pokład z Eveline muszę mieć na nowy. Ten muszę dać do tenka. Dobra, już jestem. Przyniosłam sobie nową sztukę tego podkładu z Eveline, bo zapomniałam, że mi się właśnie skończył. Sobie dokupiłam nową sztukę. I teraz tak,
nakładam sobie oczywiście... ten astrum też mi się skończył, masakra. No nic, w takim razie nie będę miała idealnego koloru, bo astor się skończył, a astor jest taki bardziej właśnie żółty. No nic, to będzie w takim razie makijaż wykonany podkładem. Makijaż twarzy wykonany podkładem z Eveline, a on jest taki zbyt zimny trochę dla mnie. No ale trudno, dobra, olać to później jakoś to nadrobimy. Dobra. Ja zawsze tak to właśnie nakładam, tak dokładnie robię jak teraz widzicie. No i jak mam troszeczkę więcej niedoskonałości, tak jak właśnie mam ostatnio, no to bardziej, powiedzmy, się skupiam na tym, żeby to wszystko przykryć tym podkładem. No, będzie mi się trochę odcinał, no ale trudno. Najwyżej później to nadrobimy jakoś. Czasami tak to jest. A nie chciałam teraz używać tego podkładu z Milani, chociaż powiem wam, że on ma tak idealny kolor dla mnie. Ale no, ja nie jestem z niego za bardzo zadowolona w ciągu dnia. Testowałam już go parę razy. No jakoś, no nie wiem, nie mam przekonania do niego, powiem wam szczerze. Nie mam przekonania, jak miałam czegoś przekonania. A ten podkład z Eveline, on się właśnie bardzo fajnie stapia. I to jest właśnie taki podkład, ja tak to nazywam, że jest to produkt niewymagający, czyli że my nie musimy się przy tym nawkurzać, napocić, nadenerwować, żeby mieć fajny makijaż. No i teraz znowu wracam do kamuflaża. I te rzeczy, które nadal jakby trochę mi prześwitują, a już jest na nie nałożony kamuflaż, podkład i znowu widzę, że one są dalej widoczne, to wtedy znowu sobie nakładam po prostu w te miejsca kamuflaż i to wtedy już jest... No tutaj widzę, że dziura mi się zrobiła. No, chyba ta skórka mi odeszła i teraz będę miała taką dziurę. No trudno, takie życie YouTube'a. Dobra, i teraz przechodzę do korektora. Korektor również mój zaufany z L'Oreal Perfect Match. I nakładam go oczywiście pod oczy. I nakładam go w taki sposób, jak teraz możecie widzieć. I oczywiście nie jestem guru makijażowym, wręcz mi do guru brakuje, ale powiem wam, że moim zdaniem nakładanie pod podkład jest bez sensu po prostu, bo tak naprawdę samo nakładanie korektora ma mieć na celu to właśnie, żeby rozświetlić tą okolicę, czyli najpierw wyrównujemy kolory cery, tak, podkładem. I dopiero potem rozświetlamy obszar pod oczami, a w odwrotną stronę to jest po prostu bez sensu. No i też nie ma co się bać, że się przesadzi z tym, bo jak się nałoży odpowiednią ilość, no to też się nie przesadzi, no proste. No nie wiem, no takie jest moje zdanie, że jak się robi na odwrót, to jest po prostu bez sensu. Ja też zawsze nakładam od razu na powieki górne. Ze względu na to, moi drodzy, żeby po prostu od razu też wyrównać sobie kolory i przygotować sobie powiekę, ponieważ nie będę na nią nakładała żadnych cieni, a chcę, żeby ona wyglądała dobrze, nie miała zasinień. Dobra, i tak to wygląda po nałożeniu korektora i oczywiście tutaj ktoś powie, ha, 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 masz dalej cień pod oczami. Słuchajcie, jak jesteście początkujący, to się nie przejmujcie tym, że po nałożeniu korektora dalej wyglądacie, jakbyście miały cienie. Ponieważ dopóki tego nie przypudrujecie, to tak to będzie wyglądało ze względu na to, że w tym obszarze nadal się załamuje światło, moi drodzy. Więc trzeba to przypudrować i ja to przypudrowuję zawsze pudrem sypkim od Vibo. Vibo Fixing Powder. I wtedy od razu momentalnie ten obszar nam się wygłada. I ja zawsze proponuję nałożyć sobie to troszeczkę niżej i gąbeczką sobie dojechać tutaj, gdzie macie zmarszczki, żeby też tam nie nałożyć sobie za dużo produktu ze względu na to, żeby właśnie nie było takich wałków później i żeby to nie wyglądało, że macie tam po prostu ciężko pod tym okiem. Więc to jest taki też mój sposób. Żaden tam trik, po prostu coś, co mi się sprawdza i dlatego mówię wam o tym, bo wiem, że właśnie dla osób, które nigdy wcześniej nie stosowały w ogóle metody nawet korektora pod oczami, no to wiem, że to może być coś odkrywczego. Po prostu. Dobra. No i teraz tą samą gąbeczką jeszcze sobie od razu przypudrowuję te obszary, które mi się najczęściej i najszybciej przetłuszczają, czyli właśnie środek tak naprawdę całej twarzy, czoło, całe czoło, bo moje czoło to się wyświetla z tym światła.
No i tutaj też już delikatnie tylko boki twarzy, bo boki twarzy jakoś nie mają tendencji do tego, żeby się jakoś mega świecić. No i później to, co mi zostało na powiekach, to sobie zawsze palcem wykładam, biorę sobie normalny taki pędzelek płaski, biorę sobie ten sam puder i po prostu to, co mam na powiece, to przyklepuję, w zasadzie nie przyklepuję, ale utrwalam ten korektor wygładzony oczywiście. I utrwalam go tym samym pudrem, bo no, w makijażu dziennym w ogóle mi nie zależy na cieniowaniu i tego nigdy nie robię praktycznie, bo mi się nie chce. Kiedyś miałam na to taką zajawkę, że się wiecie codziennie malowałam z kreską, tu jakieś cieniowanie, to, ale jakoś wam powiem, ostatnio mi to przeszło. Założyłam, że im bardziej właśnie się interesuję makijażem, im bardziej jestem na to zajarana, tym jakby ja sama mniej się maluję, to w ogóle hiciorno, ale tak jest. I jeszcze ciekawa jestem, znaczy taki film wam się spodoba, bo ja wiem, że właśnie troszeczkę się już ludzie przejedli tym, żeby oglądać takie super, wiecie, wyreżyserowane filmy na YouTubie. Wiem, że właśnie takie filmiki im bardziej są zbliżone, teraz będę malowała rzęsy, im bardziej filmiki są zbliżone do rzeczywistości, tym bardziej wiem, że to się ludziom po prostu podoba. Więc jestem ciekawa, jak wam się spodoba ten filmik, bo właśnie stwierdziłam, że jakoś tak bardziej wolę do was pogadać, jakbyśmy po prostu razem pili kawę i się malowali, niż jak to ma być takie właśnie wszystko super perfekcyjne. Chociaż nie powiem, że nie lubię perfekcyjnych rzeczy, bo ja ogólnie uwielbiam właśnie mieć wszystko zaplanowane, uwielbiam mieć wszystko dopięte na ostatni guzik. Lubię, jak moje filmy są właśnie przemyślane i lubię w ogóle, jak to wszystko jest takie, wiecie, dopracowane. Ja się z tym bardzo dobrze czuję. Ale w końcu tworzymy ten kanał razem, nie? Możemy sobie pogadać. Chciałam w ogóle to zrobić trochę też tak, żeby odpowiadać na wasze pytania, żeby zamalować. Ale ogólnie to ja nie wiem, jak ja bym to ogarnęła, bo ja chyba nie umiem tak aż tak dzielić uwagi, nie wiem. Można by było spróbować kiedyś, ale sobie tego nie mogę wyobrazić. Teraz wiecie, co będę sobie malowała brwi, ale naprawdę delikatnie, bo ja też jakoś w ogóle, nie wiem, ostatnio nie chcę mi się tego robić. Teraz sobie to wychodzi tak, jak mi ktoś mówi, jak chciała malować, jak ja bym tego nie lubiła. Nie lubię to, tylko po prostu mówię, to teraz robimy makijaż typowo dzienny, a ja uwierzcie mi, że rano o godzinie 6.30 to w ogóle mam gdzieś to, czy te wyfi będą fantastyczne. Po prostu chcę, żeby to w miarę wyglądało i tyle. Pomijając już fakt, że w ogóle mam czasami taki dzień, że kompletnie nie umiem pomalować, tak sobie nie miałam co chodzić. Strasznie szybko mi te włoski z brwi rosną. Ja chodzę co 2 tygodnie na brwi, bo po prostu ja ją tak mega szybko zapuszczone, że one wyglądają później już okropnie. No i później sobie przechodzę do paletki, którą używam normalnie do konturowania. Taka paletka z Kobo. No i później sobie tylko te miejsca wypełniam tym cieniem. No ja, no ja to tak to wygląda u mnie, serio. Haj, nie wziąłam sobie jednego pędzelka do rozświetlacza. No i potem biorę sobie żel z Golden Rose, który bardzo lubię, który już mi się też trochę kończy, no ale jeszcze mogę go używać. No i sobie przeczesuję nim te włoski, żeby je utrwalić. Every day I feel I'm dreaming like a wave upon the ocean. You can't go too bad. You're going now. Gotta face up to the lonely nights. And I can't stand the thought of it. I ain't ready.
Jak Wam się będą podobały takie filmiki, będziemy mogli nawet kiedyś zrobić takiego live'a, żeby będziemy mogli z tym normalnie pogadać. Po prostu będziecie mi pisać, a ja będę Wam odpowiadać na pytania, które będziecie zadawać. To będzie, myślę, całkiem takie fajne. No i teraz sobie biorę jeszcze taki jasny cień z paletki do konturowania i sobie tylko tutaj ten obszar pod brwią robię, rozświetlam trochę, ale też powiem Wam, że też to nie jest takie perfekcyjne. No i dobra, i teraz jak już mam to wszystko zrobione, to jeszcze zanim sobie przykleję sztuczne rzęsy, bo też robię to codziennie, więc też dzisiaj z Wami to zrobię, sobie troszeczkę wymodeluję twarz. Też to robię bardzo tak, wydaje mi się, delikatnie, chociaż nie wiem, no może dla niektórych to jest mocno, ale dla mnie to jest delikatnie. Ta paletka w ogóle z Kobo daje takie bardzo delikatne, moim zdaniem, właśnie wykończenie, że coś tam się dzieje na tej twarzy, ale to nie jest takie perfekcyjne jak w tym, jak w takim typowym konturowaniu, nie? To nie są takie nadawanie nowych rysów twarzy, tylko bardziej takie podkreślenie po prostu tego, jak tak naprawdę wygląda nasza życia. No i teraz pora wyrównać równo. Moją twarz, moją szyję. No i teraz jeszcze trochę też na czoło. Cały czas jeżdżą jakieś karetki, cały czas są jakieś wypadki, bo to jest strasznie to jest. Zawsze jak słyszę karetkę, to sobie właśnie wyobrażam, że za chwilę ktoś się dowie o tym, że zginęła ważna osoba jakaś dla niego. To jest mega straszny głos. Dobra, teraz jeszcze róż to będzie róż z Catrice Defining Blush w kolorze Mandarine. I sobie tylko troszeczkę go nakładam na szczyty tutaj kości. Też mowę pędzelkiem H21 chyba. Tak, H21, który zmienił się ten napis całkowicie. No i ta twarz od razu jest taka bardziej ożywiona, jak możecie widzieć. I o to chodzi w różu. No i teraz będzie misja nałożenia sobie rozświetlacza, więc chcę się już iść w pędzelek z Real Techniques. Będę na sobie ten cyrk nakładałam tutaj na powiekę. Może jakoś to uratuje, no. Czas wyrazić sytuację ekstremalną. Now, is this the only way? This ain't no happy ending. 'Cause I'm still calling out your name. Don't wanna feel the pain. Will it ever be the same? 'Cause I'm still calling out your name. And my world is a Poco Maroko. Od razu lepiej to wygląda. Rozświetlacz też jest nałożony, więc gitarka. Ciekawa jestem, na jakim etapie się wyłączył ten aparat. Ale możliwe, że się nie nagrało w ogóle to, jak przykleiłam rzęsy. Więc przykleiłam rzęsy. Teraz nakładam na usta pomadkę matową z Golden Rose. Liquid Matte Liquid. On the ocean, you come and go, and now I'm broken. I'm still calling out your name. I don't wanna feel the pain. Will it ever be the same? 'Cause I'm still calling out your name. My world is upside down. Or would it ever be the same without you, girl? Tak wygląda. To jest mój właśnie makijaż dzienny, moi drodzy. Bardzo skomplikowane, nie? A przyznacie, że na pewno od razu człowiek trochę lepiej wygląda niż to, co widzieliście, zanim się pomalowałam. Ten kolor też na ustach mi się wydaje, że jest taki bardzo fajny. Na dzień to jest numerek. Już Wam mówię, to jest numerek 03 z Golden Rose, bardzo fajny.
bardzo fajnie w ogóle na jesień, ale też myślę, że na każdą porę roku. Dajcie znać, dziewczyny, czy tego typu filmik Wam się podobał, taki gadany do Was, takie szykowanie się razem. I też dzięki temu możecie wiedzieć, ile dają na jakiś makijaż. Ja jeszcze nie wiem, bo będę widziała dopiero podczas montażu, bo podczas oglądającego filmu musieliście zauważyć, że nie było żadnego przyspieszania, tak jak to jest na tutorialach. To wszystko trwało tyle, ile trwało rzeczywiście. Więc tutaj jestem ciekawa, ile mi to zajęło. Dajcie znać, czy podobał Wam się efekt końcowy, bo mi się podoba, no ja się tak czuję najlepiej po prostu, bo jestem trochę odświeżona, powiedzmy sobie, wyglądam zdecydowanie lepiej, moje niedoskonałości nie są aż tak widoczne, ale też jednocześnie nie mam jakiejś mega tapety, nie czuję się sztucznie. A, jeszcze jednej rzeczy nie zrobiłam, słuchajcie. Nie, podmalowałam sobie linii wodnej. Film z tą kremką, a to jednak robi swoje. Mam. Także tak, dajcie znać koniecznie, ile czasu zajmuje Wam Wasz dzienny makijaż, jakie elementy wchodzą w skład tego makijażu. No i dajcie znać, czy te moje, te, powiedzmy sobie, triki, które tutaj pokazywałam, czy okazały się dla Was przydatne, czy może też takie stosowałyście, jakie są Wasze triki. Ja jestem bardzo ciekawa Waszych oczywiście komentarzy, no bo zawsze na nie czekam i zawsze też Wam odpisuję i staram się z Wami po prostu, wiecie, zachować ciągłość kontaktu. Więc czekam na Was i czekam na Wasze komentarze. Widzimy się w kolejnych filmikach. Trzymajcie się ciepło, pa!